chłopcy. W ogóle to chcemy kiedyś? Nie, ale będę. Jest dużo ciężkiej pracy, no ale no co, trzeba dać się wszystko, wiemy, że to zaprocentuje w lidze i robimy to z największą przyjemnością. Te treningi tu w sali gimnastycznej chyba są takie najbardziej wyczerpujące. No tak, no bo to są to rzeczy, które zazwyczaj się mniej robi w lidze, a właśnie dużo tego jest w okresie przygotowawczym. Więc organizm średnio zdrowo przyzwyczajony i trzeba na początku trochę pocierpieć. Wczoraj było bardzo ciężko, dzisiaj już po wczorajszych zajęciach to przychodziło troszeczkę łatwiej, ale jednak i tak zmęczenie jest bardzo duże. Nieźle ci szło kozaczenie w tym jednym z ćwiczeń. No tak, no były też elementy tańca. No tak, no było to ćwiczenie trochę przyjemniejsze, ale jednak też dające po nogach i męczące. Czego spodziewać się po jutrzejszym sparingu, bo pewnie te zmęczenie da znać o sobie. Tak, myślę, że powinniśmy się zaprezentować całkiem nieźle. Tak jak mówię, mamy tu możliwość korzystania z odnowy, mamy masażystów, więc myślę, że do jutra powinniśmy w miarę do siebie dojść. Na pewno nie będzie to mecz na pełnej świeżości, ale myślę, że pokażemy się z dobrej strony. I wreszcie na naturalnej murawie. No tak, powiem szczerze, że troszeczkę już zapomnieliśmy, jak to jest grać na trawie. Dzisiaj było krótkie przypomnienie w czasie porannego treningu, więc trochę poczuliśmy tą piłkę naturalnie na wierzchni. Myślę, że jutro będzie nieźle.